Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, Dominika Szczawińska, witamy. Szczęść Boże, kłaniam się nisko. Oczekiwanie na paruzję to temat, który dzisiaj będzie nas, mam nadzieję, przejmował, bo od tego przejęcia się paruzją chciałabym zacząć. Od tego, że cyklicznie pewnie w historii chrześcijaństwa, a na pewno też dzisiaj, znajdziemy ludzi wierzących, którzy autentycznie, kiedy wypowiadają słowa marana ta, to mówią to pragnąc spotkania z Panem Jezusem, że chcą, by przyszedł. To jest niestety mniejszość, obawiam się. Przyczepię się słowa niestety. No bo to oczekiwanie, ono fajnie by było, jakby było żywe, bo ono się wiąże z nadzieją. Mhm. Zresztą to jest w ogóle, moim zdaniem, pewien próbnik też takiego naszego kontaktu z Panem Jezusem, bo jeżeli ktoś ma żywy, rzeczywiście mocny kontakt, to on się przekłada zwykle na pragnienie zjednoczenia. I teraz, jeżeli my wiemy, że tu żyjemy tylko nadzieją, w związku z tym zadatkiem i tylko i wyłącznie okruchami i obietnicą, no to pojawia się tam pragnienie wypełnienia, pragnienie pełni. A pełnia przychodzi z paruzją, w związku z tym niechcący to jest też pragnienie paruzji. Tak? No to jest skutek uboczny, to znaczy my nie pragniemy paruzji. Pragniemy Pana Jezusa. Proszę Państwa, teraz będziemy wyjaśniać, bo od razu żeśmy się zagalopowali w tej chrześcijańskiej nowomowie. Nie jest tak trochę? To jest staromowa akurat. Ale funkcjonuje jak nowomowa, to znaczy ta niezrozumiałość, tak, o to mi chodzi. I faktycznie funkcjonuje, bo ja bardzo chciałam, żeby to na początku naszego spotkania już jakoś doszło do głosu. Jest coś takiego charakterystycznego dla nowych wspólnot, szczególnie charyzmatycznych, dla różnych kręgów chrześcijańskich, że słowo paruzja jest słowem nie starym z dawnych czasów, tylko słowem obecnym, używanym, ale może być też niezrozumiałe i temu ma służyć nasza dzisiejsza rozmowa, więc żeby wyjaśniać. Wyjaśnijmy. Ewidentne w Nowym Testamencie jest przekonanie, że Chrystus przyjdzie powtórnie i to dopełni i Jego dzieła, i czasów w ogóle rzeczywistości. I najlepiej sobie poczytać bodajże 15 rozdział 2 listu do Koryntian, gdzie bardzo fajnie Paweł opowiada o związku pomiędzy wiarą w zmartwychwstanie, odpuszczeniem grzechów, naszym zmartwychwstaniem i powtórnym przyjściem Chrystusa i przetworzeniem kosmosu. To polecam, 15 rozdział 2 listu do Koryntian, bo tam to widać chyba najwyraźniej, te związki. I widać też, że Paweł oczekiwał, że to nastąpi zaraz. Mhm. I to jest jeden z największych błędów wczesnego Kościoła. Takie przekonanie, które na niczym konkretnym nie było oparte, a wręcz w pamięci było to, że Jezus mówił, że nie wiadomo, kiedy to będzie. A mianowicie wczesny Kościół wierzy, że to będzie zaraz. Z ich życia, tak? Że Paweł jest przekonany absolutnie do pewnego momentu, że to w ogóle, nie? My żywi pozostawieni zostaniemy porwani w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Bo tęsknota była tak wielka? Z czego to wynikać mogło? No właśnie z tego, że Jezus im chyba nie powiedział dokładnie. To znaczy, że oni oczekiwali, to znaczy myślę, że tam jest jeszcze jeden wątek, który jest faktycznie wątkiem błędnym i on dopiero opada trochę z apostołów. Trzeba pamiętać o tym, że oczekiwanie tego dnia Jahwe żydowskie, ono było oczekiwaniem mocno związanym z przemianą tego świata i to przemianą społeczno-polityczną. Czyli triumfem Izraela i tak dalej. To miało być historyczno-politycznie widoczne. Mhm. Teraz zmartwychwstanie Jezusa, Jego w niebo wstąpienie nie zmienia nic w geopolityce. Kompletnie. Znaczy na dłuższą metę zmieni, ale w tym momencie nic się nie wydarza. Czyli przesunięto te oczekiwania niespełnione. I oni myślą, że to się dopełni w powtórnym przyjściu i dlatego zakładają, że to nie może być odległe, tak? Bo to jest to jedno wydarzenie, ten dzień Mesjasza, czyli zmartwychwstanie, no to musi to teraz się to wszystko na czyli dniach. Trochę to wcześniejsze rozczarowanie zostało jakby załagodzone tym, że czekamy na paru. Tak, to znaczy inaczej. To wcześniejsze oczekiwanie, że ona będzie miała taki właśnie kształt, wiąże się ze zmartwychwstaniem i doświadczeniami zbawczymi w taki sposób, że no teraz się dokonały rzeczy duchowe, to zaraz się dokonają także rzeczy materialne i końcówka. Mhm. Czyli to jest dopalacz jakby tego oczekiwania, tak mi się wydaje. Natomiast rzeczywiście w pamięci Nowego Testamentu są te wątki, że mamy czuwać, bo nie wiemy, kiedy to przyjdzie. No i znowu to można czytać tak, że no ja mam czuwać, bo to przyjdzie za mojego życia. Mhm. Więc to też jest bardzo dwuznaczne. I takie wątki u Jana, nie? Że tam nie umrze, aż zobaczy i tak dalej. Więc jest taka szara strefa Nowego Testamentu, która rzeczywiście mogła być interpretowana nawet w drugim, trzecim pokoleniu jeszcze bardzo różnie. A z drugiej strony już byli wrażliwi na pewnego rodzaju nadużycia, bo to też u Pawła znajdziemy przestrzeganie, że jednak trzeba pracować, a nie tylko czekać, tak? Że jednak żyjmy na tym świecie. Bo zajmują się rzeczami niepotrzebnymi, wcale nie pracują, tak? Mhm. Bo tam jest ten wątek sprzedawania majątków i dóbr i składania u stóp apostołów, my często cytujemy jako obraz takiej idealnej wspólnoty lekko komunistycznej, tak? A to raczej było związane nie z porządkiem społecznym, który oni sobie wymyślili jako taki, i to bez własności i tak dalej, tylko z czymś zupełnie innym. To znaczy oni zakładają, że za chwilę będzie paruzja, w związku z tym nie musimy się zajmować tutaj już rzeczami tego świata, bo to, co żeśmy dotąd zgromadzili, wystarczy nam na to, że dożyjemy. Więc sprzedajemy majątki, tak, robimy komunę i jakoś doczekamy spokojnie do powtórnego przyjścia Chrystusa, bo i tak jest koniec świata, więc... No i wracamy ciągle do tego, że nie mieli danych. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co Pan Jezus powiedział, tak, no to na czym osadzali swoją wiarę? No na pragnieniu i na nadziei, tak? Dobrze. No bo nie mieli też danych, że to będzie jakoś odległe. No to mamy tak żywo rozbudzoną wiarę i żywo rozbudzoną nadzieję. No i to jeszcze są bezpośredni uczniowie Jezusa, więc oni by chcieli z powrotem mistrza. No... Dobrze, ja tylko wyławiam te rzeczy, które chcę sprawdzić właśnie, czy dzisiaj też funkcjonują to pragnienie i nadzieja spotkania z mistrzem jako jedna sprawa, ale druga... Ale to jest niepowtarzalne moim zdaniem. To znaczy jednak ci, którzy mieli z nim kontakt bezpośredni za dni ciała jego, czyli przed Paschą, no to mieli zupełnie inną relację. My tego nie jesteśmy w stanie sobie chyba odtworzyć w żaden sposób, właśnie dlatego, że nasz kontakt opiera się na wierze. My jesteśmy tymi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A oni jednak widzieli. No ale kolejne pokolenia już nie. A też czekały. To czekanie na paruzję, ta paruzja jako taki leitmotiv wierzących pierwszych wieków, to się pojawia. Tak, ale to już naprawdę słabnie potem w tekstach drugiego, trzeciego wieku. To znaczy, to widać, jak to w momencie, kiedy się zmieniają kolejne pokolenia, to oczekiwanie nie jest tak żywe, jak w Nowym Testamencie. Oczekiwanie na spotkanie to jeden, ale dwa, ja już chciałam szybko przywołać, jak sobie wyobrażano paruzję, bo te wyobrażenia też są niejednoznaczne i też trzeba by było pokazać źródła, skąd ten obraz paruzji, przyjścia. Dzień Pański to jednak nie do końca, dla wierzących Żydów, to nie do końca to, o czym mówią wołający marana ta, a z drugiej strony to widmo sądu, to widmo apokaliptyczne zagłady, to wszystko się tutaj pojawia. Mamy mnóstwo obrazów, z którymi trzeba się rozprawić. Jakby kłopot polega na tym, że mamy mnóstwo obrazów, które są wyrazem naszej desperacji względem tego, co tak naprawdę ma się dokonać. I te teksty, które mamy, one mają jedną wspólną cechę, to znaczy, że tam się dokona ostateczna przemiana rzeczywistości i człowieka w taki sposób, jak Bóg chce, i to będzie już ta wersja ostateczna. I to dotyczy ludzi w ten sposób, że ci, którzy zmarli, zmartwychwstaną, a ci, którzy akurat żyją i zostali zastani, zostaną przemienieni. Paweł mówi wręcz o jakimś soma pneumatikon, czyli ciele duchowym. Mówi o przemianie całej rzeczywistości. List Piotra też mówi o przeminięciu ze świstem w ogóle nieba i o nowej ziemi, nowym niebie. Więc mamy mnóstwo wątków związanych z przemianą. A potem mamy całą gamę dekoracji katastroficznych. No robi się strasznie, mówiąc krótko. Dopisanych, prawda? Do tej przemiany. Tylko, że skutek przemiany jest taki, że jesteśmy na obraz Chrystusa, jesteśmy do Niego podobni i tak dalej. Więc jakby ta katastroficzność jest związana z tym, że jakoś trzeba sobie było wyobrazić i opisać ową definitywną przemianę. Teraz, jeżeli, nie, żeby coś się zmieniło na Ziemi, no to wtedy jeszcze nie umiano tak przetwarzać krajobrazu, jak my umiemy dzisiaj. W związku z tym krajobraz przetwarzały wulkany, powodzie, no duże katastroficzne zdarzenia. Więc jeżeli my chcemy mieć przemianę kosmiczną, no to musimy mieć katastrofę. To znaczy, jak to mamy opisać? Że buldożery wjeżdżają i Bóg to będzie, Chrystus będzie jeździł buldożerem po ziemi i będzie przebudowywał rzeczywistość. No dzisiaj moglibyśmy nawet coś takiego wymyśleć od biedy, tak? Ale wtedy chyba nie za bardzo. Kiedy my czytamy obrazy apokaliptyczne, no w ogóle samo słowo apokalipsa już nie funkcjonuje jako objawienie w naszych głowach, tylko właśnie jako jakaś zagłada, coś, co połączone jest ze zniszczeniem, z obrazami przerażającymi, no to trudno jest skleić to z powrotem, to pragnienie, o którym mówiliśmy na początku, pragnienie spotkania, bycia znowu z Jezusem, z tym strachem, z tym przerażeniem, które te obrazy powodują. No bo tu się zaczynają krzyżować wątki. Jezusowe wezwanie do czuwania można rozumieć na dwa sposoby i przeżywać na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki, że czuwamy, bo oblubieniec przyjdzie. On nadchodzi, już go tam słychać, nie? Tu trochę to jest po linii pieśni nad pieśniami, ale w ogóle też cała tradycja mistyczna potem, idąc tym tropem trochę, pokazuje to czuwanie jako pewne wydarzenie pozytywne, w którym my oczekujemy na coś, co się stanie dobrego, wypełni nas, i umiłowany przyjdzie. Jest miłość, jest relacja. I to jest pozytywne. I wtedy całe te katastroficzne rzeczy to jest tak naprawdę właśnie tylko i wyłącznie ornament, w którym jakieś myśmy to wpisali, bo to się musi dokonać, dotknie także rzeczywistości, jakimś językiem musimy opowiedzieć, okej, wyszedł taki. Spoko. I to jest oczekiwanie, w którym nie ma lęku. Na drugim końcu jest to, co nazywamy czasami pedagogią strachu. I to jest też w nauczaniu Jezusa, bo to nie można tego odwalić całkiem, nie? Że my jednak jesteśmy grzeszni, w związku z tym mamy czuwać na ten moment, w którym możemy uwierzyć, bo to zdaje się, to wezwanie Jezusowe do czuwania dotyczy jego własnej godziny. Nie? To znaczy bardziej ono dotyczy relacji do Jezusa niż tego wymiaru katastroficznego koniecznie, ale to tam się pojawia, to znaczy pojawia się groźba. Tak? Czyli jeżeli nie będziesz czuwać, to się coś stanie. A to dotyczy nie tyle katastrofy zewnętrznej, ile katastrofy wewnętrznej. To znaczy, jeżeli wiarą nie przylgniesz do Jezusa, to twoje grzechy cię zeżrą. Więc nawet jeżeli Jezus główny snop światła daje na miłość, relację, tęsknotę, bycie oblubieńcem, to groźba też się pojawia. Chciałabym, żeby to nam wybrzmiało, bo my faktycznie dzisiaj żyjemy w takim klimacie też pedagogicznym, że chcielibyśmy, by wszystkie relacje między nauczycielem, mistrzem, rodzicem, dzieckiem, szkołą, uczniami były dobrowolne i bez kary i bez strachu. A no ale tutaj musimy, co zrobimy z Ewangelią musimy wtedy? Pamiętać, że to jest jednak czas, kiedy społeczeństwo oceniane z naszej perspektywy było ciut brutalne, delikatnie mówiąc, tak? To znaczy jednak mamy karę śmierci i to wymierzaną na krzyżu chociaż. W wersji takiej, jaką znamy z ukrzyżowania Jezusa. Mamy kary cielesne, które są standardem. Tak? Mamy kary bardzo brutalne za mniejsze przestępstwa. Czyli groźba i straszenie nie było niczym wyjątkowym. To znaczy zupełnie nie było niczym wyjątkowym, nie było niczym nieakceptowalnym społecznie. To znaczy to, że się tłucze dziecko, to myśmy za złe rzeczywiście uznali całkiem niedawno. Znaczy jeszcze w XIX wieku dyscyplina, czyli kary cielesne w szkole, tak? Systemowo i w XX były czymś na porządku dziennym. I my musimy pamiętać, że Pismo Święte pisane jest wewnątrz kultury, która nie widzi nic złego w nawet brutalnych karach. W związku z tym to, co my mamy w Ewangelii jako groźby, to w ogóle jest light. No bo tam jest wyrzucenie na zewnątrz. Gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów i to raczej ze złości, że się nie jest w środku. Nie? Natomiast tam bardzo są skromne te opisy, jeżeli chodzi o to, co się negatywnego stanie tym, którzy zostaną na zewnątrz. Więc jakby położone to na tle kultury czasu, to są raczej ostrzeżenia niż groźby. Bo ja chcę namierzyć ten moment, gdzie łączy się tęsknota, prawdziwa miłość do Boga, chęć przygotowania się na spotkanie z Nim, z tym, że jednak widzimy bardzo realnie, że jest się czego bać, że temu przyjściu będą towarzyszyć też rzeczy straszne, bo kolejny krok w tych zachętach biblijnych będzie taki: podnieście głowy, tak, nabierzcie ducha, zbliża się wasze odkupienie, mimo że to wszystko, co tutaj się dzieje, wygląda strasznie. I teraz wchodzimy do kwestii tak zwanych prodromów, czyli znaków poprzedzających paruzję. Jeżeli czytamy Nowy Testament uważnie, to w nauczaniu Jezusa są takie sekwencje, że zanim to się stanie, to będzie się działo to. I jeszcze Jezus potem dodaje kilka razy, ale nie zaraz nastąpi koniec. Czyli to nie są groźby, tylko prodromy, czyli znaki zapowiadające. I teraz jeżeli je zanalizujemy, to właściwie każde pokolenie jest świadkiem tych znaków. Mhm. Co w zasadzie potwierdza ten wątek, że musimy czuwać cały czas. No bo zdarzają się trzęsienia ziemi co chwilę, zdarzają się i zdarzały się cały czas i będą się zdarzać. Zdarzają się wojny, niestety zdarzają się wojny. Zdarzają się innego rodzaju kataklizmy przyrodnicze typu powodzie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to się zdarza w zasadzie w każdym pokoleniu. Tak? Mhm. My mamy to szczęście, że no, właściwie żyliśmy poza wojną. Tak? Większość jednak z żyjących obecnie ludzi w Polsce wojny na własnej skórze nie zaznała, tak? To trzeba się było urodzić przed 45 rokiem. No to jednak są już osoby w bardzo podeszłym wieku. Ci, co pamiętają stan wojenny i te straszne momenty, to też zaczyna być już mniejszość, tak? A poza tym, no to jednak nie była prawdziwa wojna, tak? Obudziła nas Ukraina dopiero na dobrą sprawę. Mhm. Że to nie jest jakaś perspektywa dramatycznie odległa i nie dotycząca nas. Mhm. Nie? Więc ja myślę, że te wskazania Jezusa, one ciągle wracają do jednego. To znaczy, człowieku, jeżeli nie wystarczy ci spoglądanie na mnie z miłością, to następnym razem, jak ci się wydarzy wojna, trzęsienie ziemi i tak dalej, to spojrzyj też na siebie, czy czasem nie warto się nawrócić. Bo to trochę takie jest. To brzmi bardzo zdroworozsądkowo. No ale tak mi się wydaje, że tak to jest w Ewangelii. To znaczy, że to wezwanie, no bo u Jana Jezus mówi, że prawdziwa miłość usuwa lęk. Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo trafione. I im bardziej ktoś swoją relację z Jezusem przeżywa jako relację z umiłowanym, jeszcze w perspektywie Boga Ojca, czyli dzieciństwa i tak dalej, to tam jest ta przestrzeń zaufania, która usuwa lęk. Ja się nie muszę przejmować sądem, nawet się nie muszę przejmować. No bo ten sąd to tak naprawdę jest oddzielenie we mnie dobra i zła, czyli pszenicy od kąkolu, którego ja sam nie potrafię dokonać i bardzo chętnie bym to właśnie dał sobie zrobić, tak? Mhm. I im bardziej to jest na tą stronę, tym mniej jest potrzebne jakiekolwiek przypominanie pod tytułem uwaga na grzech, uwaga na grzech, uwaga na grzech, tak? Mhm. Natomiast jak to jest słabsze, no to uwaga na grzech jest istotnym ostrzeżeniem. Bo czasami jak nie można marchewką, tak, to widmo kija może człowieka uratować. Ten rodzaj pedagogiki, jeżeli nie jest nadużywany, no to on nie jest niezdrowy też. Nie? No bo ostrzeżenie przed realnym niebezpieczeństwem, a grzech jest realnym niebezpieczeństwem dla naszego życia duchowego, a czasem nawet nie tylko duchowego, no to jest coś dobrego ostatecznie. Znaczy Bóg nas ostrzega, bo nas chce uratować. I to ostrzeżenie czasami no, jest w postaci krzyku, tak? To znaczy musi być gwałtowniejsze. Jak się idzie z ludźmi w górach i się widzi, że ktoś się zbliża za bardzo do grani, a nie ma doświadczenia i tak dalej, to się do niego wrzeszczy, człowieku odsuń się, tak? I tam się nie... Mhm. Tak, nie certolimy się pod tytułem ojej, źle się poczuję, bo na niego krzyknąłem, tak? Ratujemy życie. Ratujemy życie i trochę to tak jest, to znaczy, że mamy trochę krzyku w Nowym Testamencie. Znowu, jak położymy na tle tamtejszym, to naprawdę to jest taki krzyczek mały, no ale jest. No ale to też jest wyraz tego, że Bóg nas próbuje uratować przed głupotami. Wróćmy jeszcze do tych znaków zapowiadających paruzję, bo sąd, do którego już żeśmy się zbliżyli, to jest ten krok dalej. Wcześniej się wydarzą te różne trudne rzeczy, które być może nas oprzytomnią. Mnie zawsze najbardziej rozbawia trąba. To, jak Paweł mówi o tym, to na głos trąby. Zabrzmi bowiem trąba. I to podkreśla, jakby to było w ogóle jakoś... Kto wie, że tak jakoś strasznie ważnego. Coś strasznie ważnego. To jest oczywiście szofar, nie? To znaczy, to jest znowu odwołanie do żydowskiego wyobrażenia o tym, co się wydarza. Na dźwięk tego rogu, tak, szofar, to czyli jest, specjalny róg. A to jest tak naprawdę związane z tym, że się używało tego wtedy, kiedy trzeba było alarmować miasto, bo coś się dzieje niedobrego i mamy sytuację, w której musimy zrobić alarm. Albo zawołanie do przebudzenia, bo to się już dzieje, więc wstawać, tak? Znaczy, jakby szofar się rozległ w nocy, no to chodzi o to, żeby się pobudzić, tak? Więc te znaki, one raczej są takimi, że one mają przygotować taką bezpośrednią świadomość, nie? Że mamy być gotowi po prostu. Gotowi na sąd. O tej tęsknocie za byciem osądzonym chciałam porozmawiać, bo mam wrażenie, że tak ten sąd nam tutaj w rozmowie się pojawił i to może być trochę zaskakujące i daj Boże, żeby to zaskoczenie jakoś mocno nam wybrzmiało, że sąd przychodzącego Chrystusa dla wierzących, w ogóle dla wszystkich, ma być czymś upragnionym, nie czymś, przed czym trzeba uciec. Bo nam się bardzo mocno sąd kojarzy negatywnie. A sąd to jest to miejsce, w którym jest przywracana sprawiedliwość. I jeżeli patrzymy z perspektywy Izraela i patrzymy na najmądrzejszego z królów Izraela, to co go odznaczało? Sprawiedliwość. Jeszcze więcej. Mądrość, żeby mógł rozstrzygać sprawy sądowe, bo o to Salomon prosi. Czyli w perspektywie Izraela sąd to nie jest miejsce, gdzie się karze w pierwszym rzędzie. To jest miejsce, w którym się znajduje prawdę i rozstrzyga rzeczy na korzyść tego, kto jest sprawiedliwy. A teraz Chrystus usprawiedliwia. Tak? Kto może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który wstawia się za nami i tak dalej, i tak dalej. To jest Paweł też. Któż nas może odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz, ale we wszystkim tym odnosimy zwycięsko dzięki temu, który nas umiłował i tak dalej, i tak dalej. I teraz Chrystus, który się wstawia za nami, to jest pierwszy paraklet, czyli pierwszy pocieszyciel. No bo znowu, my mamy wyobrażenie sądu dzisiejsze nasze z prokuratorem, obrońcą, sędzią i tak dalej, i tak dalej. W starożytności raczej był sędzia po prostu. No i przed sądem toczył się spór pomiędzy stroną, która skarżyła, a stroną, która się broniła. Czyli jeżeli, nie wiem, mieliśmy sprawę o zabójstwo, to skarżycielami była rodzina tego, kto został zabity najczęściej. Tam nie było publicznego oskarżyciela zasadniczo. I teraz w sprawach sporów różnego rodzaju ta osoba, która była oskarżana i musiała się bronić, a było słowo przeciwko słowu na przykład, to mogła wziąć ze sobą, zresztą ta skarżąca też, kogoś, kto jakby poświadczał uroczyście, że to jest osoba godna zaufania. I ten ktoś, ten towarzysz poświadczający, to był parakletos. Właśnie. To nasze paraklet, jak teraz się pojawia w nowej wersji lekcjonarza, to jest to. To jest człowiek, którego się bierze jako support do sądu, żeby poświadczył naszą prawdomówność. I teraz u Jana w tak zwanej mowie arcykapłańskiej Jezus mówi, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, to parakletos nie przyjdzie do was. Albo potem jest, innego pocieszyciela dam wam ducha prawdy i tak dalej. To jest u Jana. Czyli innym pocieszycielem jest drugim, a pierwszym Jezus pocieszycielem jest Jezus, tak? I teraz, jeżeli mamy potem w liście do Hebrajczyków, że Jezus jest pośrednikiem, albo że wstawia się za nami u Ojca, zawsze żyje, żeby się wstawiać za nami, to jest ta idea. To znaczy, jak my idziemy, bo my czasami myślimy o Jezusie jako o sędzi głównym, ze względu na to, że mamy to wyobrażenie Jezusa tronującego, królującego i będącego od razu sędzią. Ale w Nowym Testamencie ja mam wrażenie, że więcej jest wątków, które Jezusa nie ustawiają na tym tronie jako sędziego, tylko bardziej on stoi u naszego boku w momencie tego sądu, właśnie jako ten pierwszy pocieszyciel. Ilościowo nie chcę tutaj wypalić, bo rzeczywiście być może muszę to sobie policzyć, to znaczy te wątki, gdzie Jezus jest pokazywany jako sędzia. Raczej jako sędzia w ogóle jest pokazywany Bóg Ojciec, Bóg po prostu. A mam wrażenie, że Jezus jednak siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami, nie? To znaczy, to jest ta pozycja wspierająca w stosunku do nas. My potem mamy wyobrażenia sądu, oczywiście z malarstwa i Kaplicę Sykstyńską i różne takie momenty, gdzie tam Jezus jest wręcz potępiający. No i to jest trudno odnaleźć 1:1 w Nowym Testamencie. Więc my mamy trochę zwichrowane spojrzenie, bo bardzo rzadko, ja miałem, zupełnie niedawno miałem taką rozmowę z pewną panią, bo teraz w poprzednich tygodniach czytaliśmy te teksty o czuwaniu też, nie? Ja gdzieś tam na kazaniu powiedziałem o tym, że no, jest ten pierwszy pocieszyciel, którym jest Jezus. I pewna pani przyszła do zakrystii, że jak to, o co tu chodzi, przecież Jezus jest sędzią, a nie tam pocieszycielem w sądzie i co to jest za nauczanie w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie uświadomiłem, że to właśnie nie jest oczywiste. Mhm. Nie? Że ta idea drugiego pocieszyciela, ona jakoś jest w głowach, ale Jezus jako pierwszy parakletos, mimo tego, że jak jest drugi, to musi być pierwszy, to ona nam trochę umknęła i Jezus rzeczywiście w tej scenie sądu, on raczej jest sędzią. No a my tam stoimy sami, tacy biedni, nie, w ogóle. No i w związku z tym jakoś ta intuicja, która przez całą naszą dzisiejszą rozmowę nam się przeplata, czyli że tych wizji strasznych, groźnych, przerażających, i to nie tylko tych związanych z katastrofizmem, czy z obrazami apokaliptycznymi, ale też tymi, które gdzieś w nas są zapadłe, tak? Właśnie strach przed sądem, strach przed Jezusem. Zaczęliśmy od tego, że pragnienie paruzji to jest pragnienie z miłości, z tęsknoty, z tego, że chce się być z mistrzem, ale bardzo szybko nam wszedł ten kolejny paraliżujący obraz, że ten mistrz nagle może być kimś przeciwko nam stojącym, bo skoro jesteśmy grzeszni, no to jak sobie sędzia poradzi z naszym grzechem? Nie no, ten, kto nas oskarża przed Bogiem, to nie jest Jezus. I to może trzeba dużymi literami? Nie, to jest, tak, to bardzo dużymi literami, no bo oskarżycielem jest zły, tak? Bo on by chciał nas mieć ze sobą daleko od Boga. Ale w nas się włącza to, ale przecież wiemy, że jesteśmy grzeszni, przecież uderzamy się w piersi, mówimy mea culpa, moja wina, wobec czego no... Jezus mógłby być tym, który powie, no tak, zgrzeszyłeś. No, ale to jak to połączyć z przypowieściami Nowego Testamentu o tym, że jak człowiek nawet nieporządnie się nawraca, typu syn marnotrawny, to i tak jest z miłością przyjęty. Nie? To znaczy, Nowy Testament pod tym względem jest dość wyraźny. To znaczy, że grzesznik, który choć trochę jest w stanie uznać i daje się znaleźć, i daje się przytulić, no to on jednak jest pojednany. Ja myślę, że na sąd w ogóle warto spojrzeć od strony bardzo pozytywnej, bo tam po grecku to tam jest krinein, czyli oddzielać tak naprawdę. To znaczy sądzić, to znaczy oddzielać. Prawdę od fałszu zasadniczo. Ale myślę, że w nas to będzie właśnie oddzielenie zła od dobra, tego splotu, z którym my sobie nie radzimy. Nie? Tu naprawdę ta przypowieść o pszenicy i konkolu jest bardzo, moim zdaniem, znacząca. Że wręcz nam Bóg zakazuje tak, to próbować to rozplątać w świecie. Mhm. Bo nie mamy możliwości, nie damy rady. My byśmy pomylili rzeczy, tak? Mhm. I to nam się zdarza rzeczywiście. I to jest uciążliwe. To, że nie potrafimy rozplątać dobra i zła w sobie nawet, a co dopiero w świecie. I teraz... No ale można by powiedzieć, że to główna misja Kościoła. Rozplątuje i co? Nie, no właśnie to nie jest misją Kościoła. No ale tak się... Nie, my mamy nie plątać bardziej. Okej. Okay. Misją Kościoła jest to, słuchajcie, nie plączcie bardziej, tak? I bądźcie gotowi na to, że Jezus wam to rozplącze kiedyś do końca. Nie straszcie Jezusem. Jak macie ochotę zaplątać bardziej, to może wyobraźcie sobie ten sąd jednak. Mhm. To może wam ochota przejdzie do plątania bardziej. Natomiast jak nie macie ochoty plątania, to nie macie się naprawdę czego obawiać, jeżeli dla was to, że to jest splątane, czyli wasz własny grzech jest ciężarem, z którym próbujecie coś zrobić, a sobie nie radzicie, to sąd jest, perspektywa sądu jest absolutnie dobrą nowiną. No bo to wtedy zostanie jedno od drugiego oddzielone i to, czego nie potrafię w sobie zniszczyć, zniszczone zostanie. Więc sąd nam przejdzie przez serca i wyczyści rzeczy. I to ja się bardzo cieszę, że to się stanie. A potem będzie ten świst i przeminie? A potem jest tak świst łubudu i nowe niebo i nowa ziemia i w nich będzie mieszkała sprawiedliwość. A jaka tam będzie fizyka, to już nie wiadomo, tak? Bo no, to dziś to jest chyba najbardziej kapitalne. Raz, że widzimy, co się dzieje ze środowiskiem, w którym żyjemy, i że faktycznie ekologowie tego nie wyprostują, więc chciałoby się jakiegoś takiego radykalnej odmiany, żeby była nowa ziemia, nowe niebo. Ale faktycznie, jak bardzo przywiązywać się do tego, że to ma być tutaj, ta nowa ziemia? Znaczy, co to znaczy tutaj? No. Znaczy, tutaj będzie tam, gdzie jesteśmy my. Mhm. Nie? Więc ja bym się nie przywiązywał do żadnego wyobrażenia konkretnego, oprócz tego, co dotyczy relacji międzyosobowych. Mhm. Bo prawdopodobnie to, w czym my jesteśmy w stanie na ten moment rozwoju naszej świadomości w wierze rzeczywiście łapać to i dochodzić do prawdy, to są poziomy międzyosobowe. Czyli, że ten nowy świat to będzie świat w pełni zjednoczony z Bogiem i z uleczonymi miejscami, w których grzech coś zepsuł. Jak się ma to do tego środowisko, ziemia, na której żyjemy, cały świat stworzony, one też grają tutaj przecież. No to jest w ogóle pytanie, co będzie z materią, nie, po tej przemianie, bo my za bardzo nie wiemy, to znaczy mamy pewne wyobrażenia, tak, na które wskazują teksty biblijne, ale znowu, to jest teologiczna wyobraźnia. Na ile konkrety tam można przekładać na prawdy objawione, nie wiemy tego tak naprawdę. I Kościół raczej to omijał w tym sensie, że trudno nawet to definiować. Jedyny przypadek materii tego nowego świata, który był nam dany w doświadczeniu zmysłowym, to zdaje się zmartwychwstałe ciało Jezusa. Bo ono jakoś już należy do tego nowego porządku. Ale ono nosi ślady męki. No, ale przenika przez drzwi zamknięte. Zjawia się mimo drzwi zamkniętych, to jest trochę inna wersja, nie? Bo my znowu mamy taką filmową, że tutaj jest przechodzenie przez drzwi. No. On się zjawia w zamkniętym pomieszczeniu. Mhm. Znaczy nie jest powiedziane, którędy wylazł, że tak powiem. To mógł się równie dobrze pojawić po prostu, tak? Zmaterializować. My kompletnie nie wiemy, nie? To znaczy... Jakie to ciało ma właściwości? O to chodzi. To jest cała zabawa średniowiecznej teologii zwłaszcza, która z tych nielicznych danych Nowego Testamentu na temat tego, co się dzieje z ciałem Jezusa po zmartwychwstaniu, próbuje zbudować teorię materii po zmartwychwstaniu. To jest przezabawne. Średniowiecze powiedziałeś, tak? Tak. Klasyczne, mamy to u Tomasza, mamy tu od dużych, klasycznych teologów, bo oni pytali, jak mieli coś w Nowym Testamencie, to musieli to rozkminić. Po prostu do szczegółów. Na tym polegała tamta metoda, że nie zostawiało się niczego, co by nie było odpowiedziane. No więc było pytanie także o ten kształt, nie, ciała po zmartwychwstaniu i to szło potem w pytania już takie bardzo odjechane pod tytułem, czy będą jelita w ciele po zmartwychwstaniu, tak? Przezabawne rzeczy. Bo tam, skoro ma być uczta z tłustych mięs i dobrych win, to jelita się mogą przydać. Tam się tworzy, nie, ale oni wiedzieli, że to są metafory. Natomiast ciało po zmartwychwstaniu nie jest metaforą, bo Chrystus miał ciało po zmartwychwstaniu. I jadł rybę. I teraz co tam się wyrabia? Czy są genitalia po zmartwychwstaniu i tak dalej. I odpowiedzi są ciekawe od tej strony, że oni mówią tak. Wszystko to, co Pan Bóg stworzył, jest godne tego, żeby przetrwało przez paruzję. Bo Bóg nie stwarza po nic. W związku z tym wszystko jest przetworzone. Czyli jeżeli człowiek miał jelita przed zmartwychwstaniem, to zasada integralności mówi, że powinien je mieć po zmartwychwstaniu. I tu Tomasz dodaje, tylko one nie będą wypełnione nikczemnymi płynami, lecz szlachetnymi. No i teraz mogą sobie Państwo dopowiedzieć, co to są szlachetne płyny. Być może to są te wyborne wina właśnie, które są na uczcie. Natomiast ten typ uprawiania teologii, on dzisiaj wzbudza naszą radość, taką dość trochę się zrobiło groteskowo też. Ale tam jest takie silne przekonanie o ciągłości. Czyli, że jak Bóg coś stworzył, to nie po to, żeby to zaginęło, zniknęło, tylko żeby doszło do swojej pełni. Mhm. I to akurat, nie, przekonanie, które jest podstawą potem wyciągania tych wszystkich dziwnych wniosków oczywiście, to akurat przekonanie moim zdaniem należy ocalić. To znaczy Bóg po to powołał rzeczywistość, żeby była. Mhm. I teraz jak to się przełoży na świat po zmartwychwstaniu, to ja wolę nie iść w tym kierunku. Znaczy nie, bo nie mam, jakby za mało mamy danych z objawienia. Znaczy nie wydaje się, że żeby Bóg nam to chciał szczegółowo wyjaśnić. Mhm. Ale takie czasami rozmowy powodują, że ta tęsknota, od której zaczęliśmy, narasta i człowiek trochę jest rozweselony tym, że może też takim tonem rozmawiać. Ja myślę, że jesteśmy poważnym rozweselaczem jest to, że my próbujemy jakby złapać Pana Boga za nogi nieraz, to znaczy odpowiedzieć na pytania, co do których mamy w Nowym Testamencie wyraźnie powiedziane, że odpowiedzi nie będziemy mieli. Mhm. Tak? a my oczywiście jesteśmy mądrzejsi i walczymy o to, żeby te odpowiedzi uzyskać. Jest to przezabawne i nawet można to robić zawodowo, jak pokazuje teologia średniowieczna. Natomiast od strony wiary ja bym był za tym, żeby się trzymać tego, że Bóg chce ocalić rzeczywistość, którą sam stworzył, a do której myśmy rzucili grzech. I ten świat, który ma nadejść, to jest świat, który zostanie przez Boga przeczyszczony. I ten proces może być procesem bolesnym, bo mamy obraz złota w tyglu. To nie są obrazy delikatne, bo one są związane z przepalaniem i tak dalej, z procesami, które są potencjalnie bolesne. No, ale chodzi o to, żeby zostało dobre. Ale na końcu my mamy obraz tego oczyszczonego złota. Nie? Proszę Państwa, zanim zatrzymamy się już tak definitywnie w tej naszej rozmowie na ostatnim punkcie, czyli na pragnieniu, które towarzyszy, jak ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk zauważył, też towarzyszy dzisiaj współczesnym chrześcijanom pragnienie paruzji, to mam jeszcze jedno pytanie związane z tymi znakami, tak, które zapowiadają. Bo tak, nie ma puli znaków, że się wszystkie wypełnią i teraz za tydzień paruzja. No, ale jest taki jeden, który jest bardzo konkretny i często też nawet w naszej dyskusji tutaj kiedyś przywoływany. Nawrócenie Żydów, uwierzenie w Chrystusa. No to jest taka rzecz, której nie da się jakoś luźno interpretować. No albo tak, albo nie, albo uwierzą, albo nie uwierzą, nie uwierzyli. Pamiętam taką już dawno temu rozmowę z świętej pamięci ojcem Augustynem Jankowskim, biblistą, też z mikrofonem Radia M. za nim biegałam i on mi wtedy, śmiejąc się trochę, tak mówi, nie, żadna tam paruzja, Żydzi nie uwierzyli i nic nie wskazuje na to, by to miało nastąpić w najbliższym czasie. Jak jest? Nie wiem, jak jest, to znaczy, tak jak nie traktuję dosłownie innych znaków, tak nie traktuję dosłownie tego. Czyli można też popatrzeć na to inaczej? Co to oznacza? To znaczy, czy to by musiało oznaczać tak, że wszyscy obecnie żyjący Żydzi nawracają się na wiarę Jezusa. I teraz kryterium bycia Żydem. Etniczni czy wierzący? Jak będzie brakować jednego, to paruzja nie przyjdzie? No to może się jeden człowiek uprzeć i powiedzieć, ja nie będę wierzyć i on będzie, jego rodzina będzie blokować paruzję dla całego wszechświata. No znów się robi kuriozalnie, prawda? Więc dlatego dosłowność w czytaniu tego obawiam się, że prowadzi nas na manowce i prowadzi nas do czczych rozważań, przed którymi nas ostrzega też Paweł. Ja myślę, że bardziej nam chyba chodzi jednak o to, że ten tekst nas zachęca do tego, żebyśmy jednak wiarę Izraelowi głosili. I to jest dla mnie kluczowa sprawa. Znaczy, my nie możemy się, jeżeli przywołujemy Chrystusa, to nie możemy jednocześnie unikać kwestii tego, czy ogłosiliście zbawienie mojemu ludowi. Czyli wiara Izraela nie jest dla tej kwestii powrotu Pana Jezusa obojętna. Ja myślę, że nie jest obojętne to, jak my żyjemy. To znaczy, że to jest jakoś spięte. Tylko jak? Tu mam wątpliwość. To znaczy, nie nasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec ustalił swoją władzą, nie? I ja się tego mocno trzymam, więc zawsze, kiedy zaczynamy mówić o tym, że są jakieś warunki, które od nas zależą co do tego, kiedy Chrystus przyjdzie, to mam taką... ostrożnie. No to dobrze, to jesteśmy w tym ostatnim moim pytaniu już na dzisiaj. Jak dobrze czekać? Bo tutaj ewidentnie chodzi o to w tym całym naszym rozmawianiu, żeby nie tylko oswoić temat, ale żeby czekać, żeby ta paruzja była czymś pożądanym dla nas. Nieustannie się módlcie, zawsze się radujcie, w każdym położeniu dziękujcie. Niech znana będzie wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. To jest mój przepis. To znaczy mój, nowotestamentalny, ale mój, nie? Na szybko to ten kawałek. Nie powinno być trochę więcej w Kościele o paruzji? Mówione, nauczane, głoszone, rozmawiane? Pewnie powinno, aczkolwiek tu też trzeba zachowywać zdrowe proporcje, nie? To znaczy ważniejsze jest mówienie o Jezusie jako o przedmiocie pragnienia. to wtedy paruzja, ona się sama tam wskakuje, nie? Jak się dużo mówi o paruzji, to zawsze jest niebezpieczeństwo właśnie takie, że my zjeżdżamy zaraz na takie tematy, które są poboczne, ale interesujące. To znaczy kiedy, jakie będą znaki i czy to już są te znaki, czy nie i tak dalej, albo idzie się w pedagogię strachu i idzie się właśnie teraz nawróćcie się, bo ogień nieugaszony spadnie i tak dalej. No pozjeżdżaliśmy dzisiaj troszeczkę w te różne tematy poboczne. Mam nadzieję, że Państwo nie macie nam tego za złe. Było ciekawie. Ja starałem się cały czas wracać do centrum. Ja też się starałam. Ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, Dominika Szczawińska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.